A to kuchnia w domu Mikołaja Kopernika. I przewód kominowy. W Toruniu zatrzymaliśmy się na kempingu Trump. Po kempingu jest basen letni, ale jeszcze w czerwcu nieczynny. W pobliżu jest droga i dworzec kolejowy, ale w nocy nie było to uciążliwe. Hałas nie przeszkadzał nam. Na kempingu mamy kort tenisowy, łazienki, restaurację, wiatę. I w Boże Ciało, w czerwcowy długi weekend, nie było zbyt dużego tłoku. Wyjście w kierunku Starego Miasta w Toruniu. Bardzo bliska droga przez most. Idziemy mostem przez Wisłę. Most akurat jest w remoncie, ale i tak jest fajne przejście na drugą stronę rzeki. I doszliśmy do Wisły. A to ruiny zamku króla Jagieły, który był w Toruniu kiedyś. Wchodzimy na starówkę w Toruniu. A tu krzywa wieża. Idziemy na krzywą wieżę. Brama Flisacza w murach miejskich Torunia. Do 19. Minimum 15 poznawali. A to dom i Muzeum Mikołaja Kopernika. Czynno o 12, więc później pójdziemy zwiedzić. Jesteśmy w Katedrze.
ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu. Idziemy, zobaczymy, co tam jest. Makieta zamku. No i wyszliśmy. Arest śledczy w Toruniu. To planetarium w Toruniu. To taka atrakcja turystyczna śledzka. Idziemy na wieżę ratusza w Toruniu. Obok mechanizm jakiś zegarowy. A tu dzwonki, tylko wszystko za siatką, tu niestety słabo widać. Widok na Toruń z wieży. Całe miasto widać, stare i nowe. To kuchnia w domu Mikołaja Kopernika i przewód kominowy z samej góry, chyba oryginalny jeszcze, i on tam też ogrzewał całą tą kamienicę. No bo tam były pomieszczenia magazynowe. Toruń, wyjeżdżamy.
Dziękuję.